Naszym zadaniem i misją w Kościele jest głosić dobrą nowinę o powołaniu, Ewangelię powołania. Dlatego właśnie w różnych spotkaniach z nami na żywo, ale też w tych publikacjach, które są książkowe czy w internecie, ciągle pojawia się na różne sposoby temat powołania, ponieważ całe życie człowieka i każde życie człowieka jest powołaniem, wielkim obdarowaniem Boga, który składa w nas swoje piękno, sens i misję życia. I my pragniemy każdemu człowiekowi, ale właśnie szczególnie młodemu człowiekowi, odnajdywać misję i cel jego życia, aby mógł przez to życie iść spełniony i szczęśliwy, mierząc się zarówno z wyzwaniami, z zadaniami, z trudnościami, jak i ciesząc się sukcesami i radościami, które na tej drodze będzie mógł spotykać. W naszej misji towarzyszymy szczególnie ludziom młodym, ponieważ to oni stają przed najważniejszymi decyzjami swojego życia, zarówno zawodowego, profesjonalnego, jak i wyboru drogi życia, czyli życiowego powołania do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, do życia dedykowanego w służbie innym. W naszej misji wspieramy także rodziców, aby pomagali młodym odkrywać ich projekt życia, a nie wpływali poprzez swoje upodobania na ich decyzje. Wspieramy katechetów, wychowawców, nauczycieli, aby pomagali młodym dojrzewać i dorastać do tej wielkiej wolności, jaką jest wolność osobistego wyboru. Oprócz towarzyszenia ludziom młodym w podejmowaniu tych najważniejszych decyzji, wspieramy także tych, którzy już te decyzje podjęli, czyli idą drogą powołania kapłańskiego, konsekrowanego, małżeńskiego. Modlimy się, aby mieli odwagę przeżywania pięknie, z zapałem, z żarliwością, z pasją tego wyboru, który podjęli. A jednocześnie pomagamy tym wszystkim poprzez modlitwę i towarzyszenie, którzy w jakikolwiek sposób przeżywają trudności, zmagania, kryzysy w swojej odpowiedzi i wierności powołaniowej. Wspieramy także tych wszystkich, którzy pomagają na drodze powołania, jego rozeznawania i wierności, czyli animatorom powołaniowym, formatorom pierwszej i ciągłej formacji. Czynimy to wszystko poprzez konkretne działania, poprzez kontakt osobisty z drugim człowiekiem, rekolekcje, dni skupienia, warsztaty, wykłady, ale także osobiste towarzyszenie, bo wiele czasu poświęcamy na słuchanie tego, co Bóg czyni w sercu drugiego człowieka. Głosimy Ewangelię o powołaniu także poprzez środki społecznego komunikowania, poprzez środki komunikacji, tak jak pragnął tego nasz założyciel, ksiądz Jakub Alberione. I przede wszystkim modlimy się. Modlimy się każdego dnia, abyście mogli odkrywać i odnajdywać ten ogromny dar, jakim jest wasze życie, zrealizowane w woli Bożej. Modlitwa, ofiara życia i całe życie oddane dlatego, aby każdy mógł znaleźć swoje miejsce, jedyne i niepowtarzalne w Kościele i świecie.